Ekonomia społeczna różni się od gospodarki takiej stricte wolnorynkowej między innymi tym, że jest nastawiona na człowieka. To człowiek jest osią i najważniejszym podmiotem, który funkcjonuje w ekonomii. Ona ma na celu nie tylko wypracowanie zysku, bo ten zysk oczywiście w tych przedsiębiorstwach społecznych powstaje, ale to jest przede wszystkim taki cel, żeby przywrócić te osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji i zawodowej, i czasami społecznej, do funkcjonowania na rynku pracy. Więc podmioty ekonomii społecznej, sama ekonomia ma za zadanie przede wszystkim koncentrować się na człowieku, na jego wsparciu, na tym, żeby ten człowiek mógł znowu zafunkcjonować w wymiarze zatrudnieniowym, ale też pomaga to mu w sprawnym funkcjonowaniu w zwyczajnym życiu. I to jest ta podstawowa różnica. No, dzisiaj bardzo dużo przedsiębiorstw takich stricte rynkowych też coraz częściej nastawia się na takie działania prospołeczne, co jest cenne i co jest bardzo ważne, bo widać tutaj takie duże zainteresowanie czymś, co się nazywa CSR, czyli tą społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, ale to jest taki mały kroczek w dobrą stronę. Natomiast przedsiębiorstwa społeczne są bardzo mocno ukierunkowane na to, żeby wspierać ludzi, żeby wspierać ich rozwój, żeby wspierać ich reintegrację społeczno-zawodową, więc takie właśnie ponowne wchodzenie na ten rynek, bo często to są osoby, które bardzo długo nie pracowały albo wychodzą z nałogów. Czasami są to osoby, które mają za sobą bardzo duże przejścia, takie życiowe. To są na przykład osoby po odbyciu kary więzienia. To mogą być osoby, które po prostu funkcjonowały w innej rzeczywistości, nie wiem, pracowały w państwowych gospodarstwach rolnych i przez długi czas nie potrafiły odnaleźć się po tej transformacji na otwartym rynku pracy. To mogą być też osoby pochodzące z bardzo małych miejscowości, które nie mają dostępu do dobrej jakości edukacji, do możliwości rozwoju zawodowego i jest im bardzo trudno na tym rynku się odnaleźć, na takim rynku komercyjnym. Więc ta ekonomia społeczna stanowi świetne uzupełnienie dla normalnej gospodarki, takiej normalnej w rozumieniu wolnorynkowej, bo musimy pamiętać, że ekonomia społeczna to nie jest coś nienormalnego, to nie jest coś nadzwyczajnego. To jest inna forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą moim zdaniem należy rozwijać. To są dwa rodzaje regulacji, bo z jednej strony mówimy o zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego, które trochę otwiera ten rynek, w cudzysłowie, jeżeli można tak nazwać to rynkiem. Wiele podmiotów, które dzisiaj, do dzisiaj miały, czy do tej nowelizacji miały pewne ograniczenia, to były chociażby stowarzyszenia zwykłe, dzisiaj mają dużo większe pole manewru, dużo większe możliwości funkcjonowania, ubiegania się o rozmaite środki, o wsparcie, mogą funkcjonować nadal w sposób mniej sformalizowany, mniej obostrzony przepisami, ale wychodzić na trochę szersze wody. Natomiast druga część zmian, która weszła i nadal wiem, że są zmiany procedowane, są związane między innymi z zamówieniami publicznymi. Podmiotom, które zajmowały się zamówieniami publicznymi, najłatwiej było kierować się ceną. Dzisiaj przepisy mówią, że możemy wykorzystywać również inne wartości, inne kryteria, inne podstawy do udzielenia zamówienia. Czy to się sprawdzi w praktyce? Zobaczymy. Ja to oceniam jako bardzo dobry krok w kierunku rozwoju sektora ekonomii społecznej i mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich możliwości, gdzie na przykład będą udzielane zamówienia chociażby spółdzielniom socjalnym, bo to wcale nie są podmioty gorsze, podmioty gospodarcze. One są trochę inaczej tworzone niż zwykłe przedsiębiorstwa. One są, podlegają trochę innym przepisom, innym obostrzeniom, natomiast jakość usług, które one oferują, absolutnie oceniam bardzo pozytywnie, bo wielokrotnie miałam do czynienia z taką praktyczną weryfikacją tej jakości i naprawdę, gdyby człowiek nie wiedział, że to jest usługa świadczona na przykład przez spółdzielnię socjalną, czy przez podmiot ekonomii społecznej, przez przedsiębiorstwo społeczne, nie wiedziałby nawet, że jest jakakolwiek różnica, nie odczułby tej różnicy. Prawdą jest to, że najczęściej te podmioty czy przedsiębiorstwa społeczne wchodzą w taki miękki sektor usług, czyli najczęściej są to jakieś usługi opiekuńcze, cateringowe, czasami to jest utrzymanie zieleni i tutaj jest bardzo duża szansa dla ich rozwoju, bo tutaj najłatwiej jest im funkcjonować i konkurować z przedsiębiorstwami typowo takimi wolnorynkowymi.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 mamy przewidziane dwa działania, wyodrębnione stricte dla podmiotów ekonomii społecznej. To jest działanie 7.3 i 7.4. Ono zgodnie z obowiązującymi przepisami jest tak skonstruowane, że w pierwszej kolejności o to wsparcie ubiegają się tak zwane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, czyli takie podmioty są najczęściej konsorcja składające się z różnych podmiotów i podmiotów sektora prywatnego, czyli jakichś przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego, czyli na przykład gmin, powiatów. One muszą być akredytowane przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, więc spełnić przede wszystkim na początku, na wejściu szereg bardzo szczegółowych wymagań pod względem jakości świadczonych usług, pod względem przygotowania merytorycznego, kadrowego i te ośrodki wsparcia ekonomii społecznej mogą się następnie ubiegać, mając tą akredytację, o pieniądze z regionalnych programów operacyjnych i również właśnie w naszym programie operacyjnym takie dwa działania się pojawiły, dedykowane tymże ośrodkom, które następnie te środki będą wykorzystywać na rozwój sektora ekonomii społecznej. Czyli będą to różnego rodzaju działania doradcze, szkoleniowe, działania polegające na tym, żeby wspierać zarówno istniejące podmioty ekonomii społecznej, jak i wspierać tworzenie miejsc pracy w istniejących lub tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, chociażby spółdzielni socjalnych. W ramach działania 7.3, które zostało już rozstrzygnięte, tam konkurs już został rozstrzygnięty, został wybrany jeden ośrodek wsparcia ekonomii społecznej i on zapewnia wsparcie w całym regionie. W czterech subregionach jest to podział specjalnie zrobiony po to, żeby te podmioty ekonomii społecznej i osoby zainteresowane takim wsparciem miały jak najbliższy kontakt z tym wsparciem, możliwość skontaktowania się, uzyskiwania szeregu różnego rodzaju usług w ramach tych działań i na to przeznaczyliśmy ponad 22 miliony złotych i teraz w tej chwili pracujemy nad uruchomieniem, właściwie nad przyznaniem tych środków, bo nabór już został uruchomiony w ramach działania 7.4 i tam środki są dedykowane właśnie na tworzenie miejsc pracy w ramach podmiotów ekonomii społecznej. Czyli tak jak powiedziałam, głównie będą to spółdzielnie socjalne, będzie możliwość sfinansowania właśnie kosztów zatrudnienia, będzie możliwość sfinansowania doposażenia w potrzebne środki trwałe, więc szereg takich inicjatyw, które będą w efekcie skutkowały tym, że te miejsca pracy powstaną, będą trwałe i będą rzeczywiście generowały potem zarówno zysk ekonomiczny, jak i zysk społeczny.